Siema, siema, są rano życi, cześć, cześć. Witam w porannej kawie, w zasadzie w popołudniowej, bo nagrywam dzisiaj. No bo wczoraj live'ika skończyłem, bardzo fajnie o 22:00, sobie pomyślałem, o kupę czasu mam. No i zabrałem się do tego nagrywania gameplayu. No i nagrałem sobie tutaj gameplay, no taki bokserski. Gra była jeszcze dostępna oczywiście na 360. No i taka prawda jest, że nie ma fajnej bokserskiej gry do dzisiaj. Jest oczywiście UFC, ale zwykłego takiego boksu, zwykłej gry bokserskiej nie ma. I tak prawdę mówiąc, to jest ostatnia gra taka bokserska. Taka z prawdziwego, to znaczy z prawdziwego, no wtedy to była z prawdziwego zdarzenia, a dzisiaj oczywiście gra już graficznie odstaje, ale można sobie poboksować, można też pograć online, o ile dobrze mi wiadomo. No i także no, mamy Mike'a Tysona, mamy Gołotę tutaj w tej grze, mamy też no sławy boksu po prostu, sławy boksu, Mohameda Alego oczywiście. Więc no można sobie naprawdę troszeczkę fajnie pograć. No ja tutaj sobie włączyłem karierę. No i powiem wam, że całkiem przyjemnie, tak mi się przyjemnie grało w tą karierę, że nakręciłem taki materiał 40 minut prawie. I potem stwierdziłem, dobra, starczy, przecież ja tak długiej porannej kawy nie zrobię. Jak już to zrobię poranną kawę z 15, 16, 20 minut, to chyba max. No i no ale było kolejna kascenka, kolejny zawodnik, kolejny, i to też jest tak fajnie, że niektórzy, na przykład niektórych zawodników trzeba prać kombinacją lewy, prawy, innych z kolei jak dobija się, to trzeba hakami łupać, innych podbródkowy działa, na jeszcze innych działa coś innego i po prostu jak się walczy, to trzeba wyczaić, na co dany przeciwnik jest uczulony. I zobacz, ja tu na przykład prawym hakiem trafiłem, nie? I znowu, nie? No, i jeszcze raz. No, więc tutaj, kurczę, no i tutaj też ja na przykład, ta pierwsza bitwa, taka bitwa, no pojedynek, był taki, że nie było żadnego opisu, jak te, którymi klawiszami co się robi, więc ja co kolejną walkę, tak prawdę mówiąc, uczyłem się klawiszów. Ale powiem wam, że potem już doszedłem, X, Y, dwa razy X, Y, to taka podstawowa kombinacja, taka kombinacja, gdzie Andrzej Gołota bardzo często w walkach stosował, czyli lewy prosty i prawy prosty, nie? No i z kolei AX to są haki, lewy hak i prawy hak, no i w tych kombinacjach tutaj to Mike Tyson bardzo często właśnie brał udział. No a tutaj w karierze no mamy taką sytuację, że no jesteśmy niestety w więzieniu, no i gościa pobiliśmy, więc przyszedł się zemścić z chłopakami. A zaraz będzie przejście do 4 lata wcześniej, o właśnie. I tutaj, kiedy zaczynamy karierę jako amator i walczymy o złoto olimpijskie. No i słuchajcie, powiem wam, że kurczę, jak na taką starą grę, bardzo spoko, naprawdę, fajnie mi się grało, fajnie mi się ten robiło gameplay pod poranną kawę. No jeżeli ktoś nie grał, to polecam. Dobra. Deweloperzy płacą za crossplay na PlayStation. Sony wbrew idei for the players troszeczkę ten crossplay na PS4 cały czas blokuje. No i blokuje właśnie w ten sposób, że słuchajcie, chcecie crossplay, musicie bulić. No i dlatego bardzo dużo gier crossplaya nie ma. No słuchajcie, no PS4 to jest w tej chwili najbardziej popularna konsola na świecie. Sony ma swoje ekskluzywy, no i w ten sposób troszeczkę chce ten swój status takiej najlepszej konsoli na świecie zachować. Więc, no kurde, no ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię im, że tak robią, nie? Dobra, słuchajcie. Oj, to na koniec może sobie zostawię.
Dobra, słuchajcie, Discord trafi na PlayStation 5. Sony inwestuje w komunikator i chce, żeby był to oryginalny komunikator połączony z telefonem, z komputerem i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili na Xboxie mamy coś, co jest takim nieoficjalnym Discordem. No i ja w zeszłotygodniowej kawie mówiłem, że poszła oferta 12 miliardów za Discorda. No i Discord powiedział nie. No to Microsoft powiedział, że dobra, no to my chcemy w takim razie za 13 miliardów. No i też powiedzieli, że nie. No to w takim razie, jeżeli nie chcą sprzedać Discorda, no to Sony się z nimi poukładał. Słuchajcie, to wprowadzamy Discorda do nas. No bo wiecie, jeżeli macie już grę na komunikator na swojej platformie i zaczniecie jakby to patrzeć, zaczniecie współpracować z Discordem i wasze relacje będą o wiele bliższe, no to wtedy łatwiej będzie go wykupić, więc może w ten sposób Sony planuje tutaj podejść pod temat. W każdym razie na razie ma się pojawić oficjalny komunikator Discord na PlayStation 5. Spoko, w porządku, ja Discorda bardzo lubię. Razerowski mi powiedział, żebym założył Discorda, szczał w dziesiątkę, świetna sprawa, świetny komunikator, bardzo mi się podoba. Jeżeli no ma trafić na PlayStation 5, bardzo fajnie. Dobra. Słuchajcie, kolejny newsik, kiedy wychodzi GTA 6, nowe wieści, mamy informatora, który nam podaje, że prawdopodobnie w 2023 dopiero będzie GTA 6. W zeszłym tygodniu mówiłem, że że Rockstar zatrudnił ludzi, żeby, znaczy graczy, zatrudnił graczy, żeby testowali nową grę. I wszyscy oczywiście na całym internecie, jak długi i szeroki internet, że to na pewno GTA 6. Słuchajcie, Hardstyle napisał w komentarzu, że prawdopodobnie chodzi o testowanie GTA 5 remaster. Słuchaj, może tak być, że potrzebują ludzi do remastera, ale wedle przecieku jest, że chcą też testować pierwsze odsłony GTA 6 i na nowym silniku. I potrzebują do tego właśnie, potrzebują ludzi, nie? I będą testować GTA 6 bardzo długo. Nie chcą dopuścić do takiej sytuacji jak z GTA 5, gdzie było sporo gliczy, sporo błędów. Chcą to na start gry, nie mieć tego na starcie gry. Nie chcą takiej sytuacji jak było w Cyberpunku, że gra wyszła za szybko i była niedorobiona. A oni mogą sobie pozwolić na to, żeby zrobić grę, testować ją kilka lat i dopiero ją wypuścić. Bo GTA 5 online cały czas dobrze zipie. Każdy gracz, który kupi nowego Xboxa czy nowy PlayStation, to chce sobie przetestować GTA, więc GTA cały czas się sprzedaje, cały czas ludzie w nią grają, więc no 2023 prawdopodobnie GTA 6. Dobra. FPS Boost obsługuje 97 gier na Xboxie SX. Słuchajcie, już 97 gier, zarąbiście, fajnie to idzie. Z takich nowszych, no seria Battlefield, Far Cry, Metro, co tu jeszcze z takich ciekawszych? No to są takie z ważniejszych, które doszły. Słuchajcie, jak dla mnie super, czym więcej tym lepiej. Ja w ogóle ostatnio próbowałem odpalić sobie ten boost, ale mi nie wyszło. Okazało się, że problemem jest kabel HDMI, który idzie przez kartę przechwytującą obraz i karta przechwytująca obraz nie obsługuje zawartości 4K. Więc ja, słuchajcie, dzisiaj pisałem na Discordzie, zresztą dzisiaj zamówiłem splitter 4K i sygnał z mojego Xboxa będzie rozdzielony na telewizor i na kartę przechwytującą obraz. I wtedy ja sobie kartą przechwytującą obraz będę na live'a puszczać obraz Full HD. A ja będę mógł sobie włączyć, no troszeczkę podrasować obraz u siebie na telewizorze, bo karta przechwytująca obraz troszkę mi przycina obraz na telewizorze o parę milimetrów po każdej stronie, więc dla mnie to będzie większy komfort, a poza tym będę mógł wypróbować boosty, czyli odpalić sobie na przykład w 60 klatkach, nie? Jak to będzie do karty przechwytującej obraz, podejrzewam, że ona będzie, chociaż nie, ona jest w 60 klatkach, ona w 1080p 60 klatek obsługuje, nie? O, patrzcie, knockdown będzie chyba. No, bo to replay jest, to będzie knockdown, pyk. No, zauważyłem też tutaj, jak grałem, że po pierwszym knockdownie zawsze wstają,
A jak był taki mega trudny przeciwnik, to po trzecim knockdownie dopiero leżał, nie? No, więc złoty medal zdobyłem, świetna sprawa, bardzo fajnie. Chyba sobie jeszcze popykam troszeczkę w ten boks, bo tak powiem wam, że fajnie mi się grało, naprawdę, jak ten gameplay kręciłem, to naprawdę spoko. Dobra, słuchajcie, Epic Games zarobiło fortunę na Fortnite i to taką naprawdę sporą, bo okazuje się, że w przeciągu ostatnich 2 lat zarobiło 9,17 miliarda dolarów przez 2 lata. Słuchajcie, ja tutaj mam jeszcze... Nie, naprawdę, no. No, po prostu Fortnite. Masakra. Masakra, to jest złota kura znosząca złote jaja. Tak, Fortnite na silniku Unreal Engine jest zarobiło łącznie 221 milionów dolarów. Zaraz. Jeszcze raz, żebym to dobrze zrozumiał. Tak. Epic Games mimo spadku liczby graczy Fortnite'a wygenerował w 2020 roku 2,8 miliarda przychodu. 2,8 miliarda w 2020 roku, czujecie to? No po prostu... Nie, no po prostu ja... Ale wiecie, no Fortnite, kurde, jakieś skórki, bronie, pierdoły. No ja się nie dziwię, no ale kurczę, taka kasa, masakra. Masakra. O, słuchajcie, tutaj już troszeczkę lepiej mi szło. Lewy, prawy, już bardziej kombinacjami, takimi jak Andrzej Gołota leciałem, lewy, prawy. I tych zawodników troszeczkę już szybciej mi się udało znokautować, nie? To znaczy udało mi się akurat tu, bo już troszeczkę czaiłem, że... Bo w ogóle w padzie jest troszeczkę opóźnienie, że jak wchodzimy i klikamy lewy, prawy i jesteśmy w zwarciu, to on zrobi tą kombinację. A ja myślałem, że od razu reaguje, że jak wcisnę lewy, to on reaguje lewy, ale jak zrobię kombinację, to zawodnik mój zrobi całą kombinację. Ja na przykład się złapałem, że zrobiłem lewy, prawy i znowu lewy, prawy, bo myślałem, że coś nie działa. A mój zawodnik lewy, prawy, bo to z opóźnieniem, zanim on te ruchy zrobi, nie? No ale już wyczaiłem i powiem wam, że naprawdę, kurczę, ten boks całkiem spoko. No, teraz pół poradnej kawy o boksie będę mówił. Dobra, słuchajcie, dalej o Epic Game Store. Epic Game Store wydał miliard dolców na tytuły ekskluzywne. Kurde, ja się zastanawiam, ja kiedyś mówiłem, skąd oni tyle kasy mają, jak cały czas są na minusie, po 200 milionów, po 100 milionów rocznie. Ale wiadomo, no, wyczaiłem takiego newsa, że oni po prostu inwestują kasę od swoich inwestorów, bo Epic Games wszedł na giełdę i po prostu inwestorzy wpłacają na Epic Games, a oni z tej kasy cały czas inwestują, nie? No, więc słuchajcie, no miliard dolców na swoje ekskluzywne gry, to po prostu... No to jest... No, nie, to mi się... To nawet mind-blowing, to po prostu taka kasa to jest... No ale wiecie, żeby być, jakoś się wyróżniać, to trzeba mieć jakieś ekskluzywy, więc ja się nie dziwię. Zresztą Sony pokazało, że ekskluzywami sprzedaje się. No i Epic Games poszedł w tą samą stronę. Słuchajcie, dalej Epic Games. Mam tutaj kilka newsów właśnie o Epic Games. Słuchajcie, Epic Games wydało na darmowe gry przez ostatnie 9 miesięcy 5... nie, czekajcie. Blisko 12 milionów dolarów. Przez 9 miesięcy wydało blisko 9 milionów dolarów na darmowe gry, bo wcześniej było o ekskluzywach, teraz darmowe gry. I Subnautica Below Zero to 5,3 miliona dolców. 5,3 miliona dolców w same ostatnie 9 miesięcy. Mi się wydaje, że to jest chyba tak, że oni mają oznaczone, że ktoś ściągnął na przykład darmową grę i się zalogował i zagrał, to w tym momencie leci kasa dla producenta gry. Chyba tak to działa, nie? Ale słuchajcie, dla producenta gry to jest świetna sprawa. Bo załóżmy sobie, że taki Kowalski ściąga sobie grę i po 10 minutach stwierdza, że kurde, mi się jednak nie podoba, nie? No i w tym momencie przestaje w nią grać. No ale producent dostaje kasę, nie?
No powiem wam, że biznes, kurde, świetny, nie? O, patrzcie, tutaj mam pierwszy pojedynek na zawodowym ringu z takim troszkę lepszym gościem, który szybko macha tą głową i ciężko go było i tu na niego na przykład, jak szybko macha tak głową, to prosty, lewy, oczywiście, lewy, prosty i prawy. O, cyk i wtedy go szło, ale z kolei pamiętam, że żeby go skończyć, żeby gościa znokautować, jak już był taki lekko zachwiany, to trzeba było go z haków nawalać, nie? O, zobaczcie, tu trzymanie, to już wiedziałem, aha, gościu mnie już trzyma, to znaczy, że ma już problem, więc dawajcie, prosty, tu z prostych troszkę, o, jak się odsłania, tu z kolei z haków, o, prosty, te proste, tak prawdę mówiąc, takie, to są takie słabe ciosy, najlepiej z haków się kończy zawodnika, ale jak się tak czaśnie kilka takich prostych jak teraz, to wtedy można przygotować do prawego prostego, nie? Tak raz, dwa, trzy i bach na przykład, nie? Chociaż on tutaj bardzo dobrze się osłania i pamiętam, że żeby go znokautować, to też miałem troszeczkę, nie? Też musiałem go trochę poobijać. Zresztą tutaj gościu strasznie, o teraz na przykład się odsłonił, to od razu było widać, że oberwał, nie? O, tu na przykład prawy sierp, nie? O, już, o, zobaczcie, chciał mnie łapać, to znaczy, że miał problemy, nie? No i to był pierwszy taki zawodnik trochę lepszy, z którym miałem na początku problemy, ale tu patrzcie, o, widzieliście? Prosty, lewy, prawy i gościu, bach, poleciał na dechy, nie? Ale gościu dobry tu zawodnik, on, potem jeszcze miałem z nim dwie chyba rundy albo trzy, że taki, powiem wam, no to był pierwszy taki groźniejszy rywal mój, nie? Dobra, Epic Games już zostawiam. Gamescom 2021 odbędzie się jedynie online, czyli co to oznacza, że zainteresowanie tego będzie bardzo nikłe i te online'owe niestety wszystkie wydarzenia są takie sobie. No jednak jakby nie patrzeć, jak jedziemy na jakieś takie targi gier i się spotykamy, jesteśmy na wydarzeniach, to jest całkowicie co innego, a online to nie będzie to samo. Dobra, Forza Horizon 4 przestała działać po aktualizacji na Xboxach Series XS. Słuchajcie, ja tego newsa dorwałem i pierwsze co, to włączyłem dzisiaj konsolę, odpaliłem Forza Horizon, u mnie działa, łatka była udostępniona 5 maja, no u mnie wszystko gra, może po prostu u niektórych coś tam nie zadziałało. Słuchajcie, kolejny news o PlayStation 5, bo cały czas jest problem z tymi chipami, o których mówiłem, i problem z dostępnością PlayStation 5, Xboxów, teraz się okazuje, że te smartfonów, telewizorów i różnych takich fajnych rzeczy elektronicznych. No i PlayStation 5 planuje tańszy procesor i nowy design w 2022 roku. Chodzi o to, że po prostu chcą wyeliminować jak największą ilość tych chipów, z którymi jest problem. Chcą zrobić konsolę, która będzie równie szybka jak teraz PlayStation 5. Wyeliminować też różne takie zagadnienia jak przegrzewanie się. Pewnie troszeczkę zrobić inaczej z analogami, bo analogi się psują w PlayStation 5 w padzie. Więc pewnie te błędy okresu dziecięcego takiego chcą wyeliminować. A wiecie, projekt konsoli to nie jest tak, że dobra, dzisiaj zaprojektujemy i jutro wchodzi na rynek, tylko muszą zaprojektować, wyprodukować i wziąć się na testy. No i nawet jeżeli w pół roku zrobią nową konsolę, to i tak jeszcze rok ją będą testować, więc 2022 prawdopodobnie nowa PlayStation 5, Second Edition albo nie wiem... Jak nazwą, tak nazwą, w każdym razie planują, już w zeszłotygodniowej kawie mówiłem, że PlayStation 5 już stwierdziło, że nie ma to sensu, ale w dzisiejszej kawie dorwałem newsa, gdzie jednak, słuchajcie, pomysł schwycił, bo nie chcą czekać rok na dostępność chipów, więc słuchajcie, no chwycił, no i nowy procesor ma być tańszy w produkcji od obecnego. Opracowany w tej chwili jest w 6-nanometrowej architekturze, a układ Zen 2, ten tańszy, ma mieć 7 nanometrów, więc troszeczkę tutaj gorszy, ale dlatego tańszy, nie? No, w każdym razie, no...
A nie, przepraszam, kurde. Źle zrozumiałem. W tej chwili jest 7 nanometrów procesor. W tej chwili jest 7, a chcą robić procesor w 6-nanometrowej technologii. I on ma być tańszy. No dobra. No dobra, spoko, niech robią. Niech robią, niech robią. Słuchajcie, Microsoft się nie pochwalił, tylko raczej poinformował, że nie będzie obniżać, Microsoft w ogóle chciał obniżyć swoją marżę, tak to można powiedzieć, za gry, które udostępnia w Microsoft Store. Oni w tej chwili mają 30% marżę, prowizję, 30% prowizji. No i chciał obniżyć, ale niestety nie zrobi tego, no bo Xboxy przynoszą straty. Każda konsola Xboxowa przynosi straty, oni muszą dopłacać do tego, żeby Xboxy sprzedawać, więc na przykład koszt produkcji Xboxa, no my kupując Xboxa, tak prawdę mówiąc, Microsoft nawet na zero nie wychodzi, oni by chcieli wychodzić na zero i zarabiać na grach, a niestety troszeczkę muszą do każdego Xboxa dopłacać, więc marży za gry niestety nie obniżą i dalej to będzie 30%, szkoda, bo nowe gry niestety będą na, ja mam w wersji cyfrowej i niestety w wersji cyfrowej są dość drogie na Microsoft Store, no ale trudno, no nic nie poradzimy, trudno. No, w każdym razie będzie trzeba na jakieś czekać oferty takie specjalne, ale takie świąteczne, ale to wtedy nowości nie są obniżone zawsze. Przeważnie to są gry jakieś, które już trochę są na rynku. Dobra, dalej, słuchajcie, miliard smartfonów ma mega dużą dziurę i to są smartfony z procesorami firmy Qualcomm. I Qualcomm przedstawiło, że niestety znaleźli taką dziurę w tych procesorach i przez co można nas podsłuchiwać. Ja się nie dziwię, bo Qualcomm jest chiński, a Chińczycy lubią w ten sposób podsłuchiwać. Była kiedyś głośna sprawa o tym, że na płytach głównych był pewien chip zainstalowany, który pozwalał wkradać się na komputery. No i teraz, słuchajcie, jest akcja z telefonami. I słuchajcie, problem może dotyczyć Samsungów, LG, Xiaomi, OnePlus, Pixel, Google. No, ja mam Xiaomi, więc hakerzy mogą mnie podsłuchiwać, ale co oni tam usłyszą, że umawiam się z kolegą na grilla, czy nie wiem, dzwonię do żony, co kupić w sklepie, no. No niestety. No ja jestem cały czas uważam, że jeżeli jest firma, taka jak na przykład Apple i ona produkuje w Chinach swoje podzespoły, to w tym momencie ich technologia jest z tej fabryki skradziona i wysłana do wszystkich chińskich firm, które produkują telefony komórkowe. I oni sobie na podstawie cudzej technologii opracowują swoją, która jest na przykład bliźniaczo podobna, może być nawet lepsza. Była taka przez chwilę historia, że nagle Huawei wyskoczył ze świetnymi aparatami w swoich telefonach i przez chwilę nawet przeskoczył Apple, jeżeli chodzi o sprzedaż na świecie telefonów. No i nie stało się to dlatego, że Chińczycy nagle stali się geniuszami, ale dlatego, że mieli technologię innych firm i po prostu z tej technologii skorzystali, troszkę dodali od siebie i wyszło lepiej niż Apple'owi. No i powiem wam, że Apple moim zdaniem zrobił bardzo duży strzał w kolano, bo jeżeli chcieli zachować swój prestiż, swoje pomysły, swoje rzeczy tylko dla siebie, to powinni mieć fabryki w Stanach Zjednoczonych, płacić rodzimym pracownikom za pracę, więcej oczywiście niż w Chinach, bo pewnie 3 razy więcej by płacili za produkcję, ale by byli cały czas liderem na rynku. A takich technologia na 100% wyciekła w świat, zresztą Apple się cały czas sądzi z Qualcommem o patentowanie procesorów i tak dalej, no tam miliardowe sprawy wychodzą. I no, moim zdaniem Apple sobie strzeli w kolano i dużo firm, które robi w Chinach, zauważcie, że na przykład, to jest świetny przykład, karty przechwytujące obraz, jest na przykład Elgato, który wyszedł z fajnymi kartami na USB,
I mija parę miesięcy i nagle się chińskie podróbki pokazują, które są identyczne jak Elgato, identyko, no po prostu jota w jotę, pokopiowane, co prawda z troszkę słabszymi podzespołami, ale kosztują 4 dychy, a Elgato kosztuje 300, więc jak masz dobry produkt, to nie rób go w Chinach, no tak, taka moja rada. No i tyle, dobra. Słuchajcie, IBM dokonał przełomu, powstał pierwszy na świecie chip 2 nanometry. Słuchajcie, 2 nanometry, czyli w tej chwili no, jest to... tak, jakie zalety w ogóle takiego chipu? No w tej chwili mamy 7 nanometrów, najmniejsze chipy. Powoduje, przy tak małych chipach powoduje, że będą mogły brać o 75% mniej energii, a na przykład najnowsze pecety no mają już te zasilacze strasznie mocne. No i co to powoduje? Podejrzewam, że nie spowoduje to zmiany na... O, pierwszy knockdown mam w ogóle, też dobry zawodnik. Patrzcie, jak oberwałem. Pięknie dostałem. Ale ja wygrałem tą walkę, bo to był ja mu dałem knockdown, on mi dał knockdown i teraz... będzie dobra walka, to jest niezły pojedynek, nie? No, ja tutaj, o. Prosty, prawy, znowu. Andrzeja Gołotę, prosty, prawy. Prawy. I ja pamiętam, że tutaj chyba, żeby go skończyć, musiałem sierpami trzaskać. No, w każdym razie podejrzewam, że nie będzie tak, że nagle... O, patrz, i gościu skończony. I prawy. Ole, weszło, prawy prosty, pięknie. I podejrzewam, że nie będzie tak, że zmniejszą się zasilacze, tylko raczej zwiększy się moc chipów. Chipy po prostu będą, podejrzewam, będzie można podnieść ich taktowanie, podnieść ich prędkość i tak dalej. I na przykład przez to, że będą miały 2 nanometry, to po prostu będzie tak, że na przykład mamy 6 GHz na przykład w 8-rdzeniowym procesorze, czy nie wiem, w 32-rdzeniowym procesorze mamy 6, 8 GHz, więc kurczę, no przyszłość, to słuchajcie, jak to wejdzie już na stałe, to nieźle. IBM, kurczę, naprawdę dał czadu. Dobra, i ostatni, słuchajcie, news. Odcinek specjalny jest kręcony przyjaciół. Ja przyjaciół bardzo lubię, jak byłem mały, gówniarz, to wracałem ze szkoły. Miałem taki okres, że odpalałem Polsat i na Polsacie były Skrzydła, taki serial komediowy, potem Przyjaciele i potem coś tam jeszcze. I trzy po kolei takie odcinki leciały i po prostu mega. Mam zresztą Przyjaciół na dysku w HD i powiem wam, że do dzisiaj bardzo lubię i będzie odcinek specjalny, jak oni są już tam troszeczkę, no wiadomo, no jak są już starsi, bo to już kurczę, już niektórzy to, na przykład Jennifer Aniston się trzyma, nie? Ale na przykład ta Monika z Przyjaciół, to ona już tam botoks po prostu jej spływa z twarzy. Więc zobaczyć ich po latach to będzie naprawdę ciekawe doświadczenie. No i nie mogę się doczekać zobaczyć, co to będzie. Po prostu, no co to będzie. No jeżeli obejrzymy sobie ostatni z 10 serii, ostatni odcinek Przyjaciół, a potem pewnie ten nowy specjal, który ma wyjść, no to zobaczymy, jak szybko czas mija, nie? No bo teraz, słuchajcie, Przyjaciele w ogóle mają nową, jakby to powiedzieć, nowe pokolenie ogląda Przyjaciół. I też im się ten serial podoba, jeszcze nie jest całkowicie taki, no, updated, czyli no, są już tam telefony komórkowe. Co prawda nie ma tak jak teraz, że mamy Instagramy, jakieś takie selfie w ogóle. No ale no co, no zobaczymy, no jestem ciekaw jak ten odcinek specjalny wyjdzie i chciałbym jeszcze, żeby trochę więcej tych odcinków powstało. Dobra, słuchajcie, to tyle w porannej kawie. O, pół godzinki mi wyszło, kurczę, no to idealnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się poranna kawa podobała i gameplay wam się podobał, bo powiem wam, że naprawdę mi się fajnie pykało w box.
No i dobra, z tej strony Rizrox, do zobaczenia na live'ie, do zobaczenia w filmach. W tym tygodniu na pewno Trzecia Dycha się pojawi na kanale. No i do zobaczenia w następnych. Na razie, cześć!